Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i dziś, słuchajcie, zapraszam Was do zrobienia takiego fajnego wzorku, takich oszukanych warkoczyków. Słuchajcie, tych oszukanych warkoczyków w sieci mamy bardzo, bardzo dużo. Od razu bardzo Was przepraszam, bo u mnie za oknem, słuchajcie, są dwie budowy, więc może tu być coś słychać. Myślę, że dołożę tu jakiś jazzik, przy jazziku się fajnie drutkuje. Fajnie się dzierga, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Zapraszam Was do zrobienia takiego właśnie fajnego wzorku. Ja z tego wzorku osobiście robię sweterek. Bardzo mi się spodobał i tak sobie pomyślałam, że podzielę się z Wami tym wzorkiem. Więc jeżeli jeszcze nie natrafiłyście na ten wzorek, to u mnie, mam nadzieję, skorzystacie z tego filmiku. I tutaj od razu Wam pokazuję, jak ten wzorek wygląda. Słuchajcie, mój wzorek składa się z czterech oczek, ale cały raport tego wzorku to sześć oczek i tyle też musicie nabrać sobie na druty. Oczka podzielne przez sześć. Ja czuję, że tu jakieś echo jest w tym pokoju, ale słuchajcie, tu mam dzienne światło najlepsze. I chciałam właśnie z tego skorzystać. Ja już do nagrania tego filmiku zabieram się kolejny raz. Już go nawet raz nagrałam, ale uciekłam z kadru i kompletnie nie było widać. Wracając do wzoru, jest bardzo fajny. Składa się z sześciu oczek i tyle nabierzcie na swoją próbkę, bo no jak zwykle zaczynamy od zrobienia próbki. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. I jak widzicie, ja już sobie tutaj nabrałam 26 oczek, 24 podzielne przez 6 i 2 oczka brzegowe. I zaczynamy dziergać. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, ściągam z drutu, nie przerabiam go. Następnie robimy 4 oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Po czterech prawych robimy dwa oczka lewe. Słuchajcie, ja tu muszę kontrolować, czy aby nie uciekam z kadru. I znowu cztery oczka prawe. Trzy, cztery i dwa oczka lewe. I cztery prawe. I dwa oczka lewe. I tak, słuchajcie, do końca tego rzędu. I ostatnie oczko brzegowe. Ja oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę. Robimy drugi rząd. I robimy tak, jak oczka schodzą z drutu. A oczka, jak widzicie, schodzą. Oczko brzegowe, dwa oczka prawe, cztery oczka lewe, dwa oczka prawe, cztery oczka lewe, czyli na odwrót, jak było w rzędzie pierwszym. Dwa oczka prawe i cztery oczka lewe. I dwa prawe. I cztery oczka lewe. I znowu dwa prawe i cztery oczka lewe. I tak, słuchajcie, do końca. Już coś tu się pomyliłam. Dwa prawe, raz, dwa, trzy, cztery lewe. I kolejno dwa prawe i cztery lewe. I oczko brzegowe, które ja osobiście przerabiam na lewo. Przerobiliśmy drugi rząd, odwracamy robótkę i przerabiamy rząd trzeci. Rząd trzeci znowu na odwrót, czyli ściągamy pierwsze oczko, które jest oczkiem brzegowym, robimy cztery oczka prawe i dwa oczka lewe do końca tego rzędu. I tak, jeżeli te oczka mamy takie telewizyjne, że tak można powiedzieć, to mam do Was pytanie. Słuchajcie, dostałam trochę próśb o zrobienie takiego najzwyklejszego kursu YouTube'owego, darmowego kursu YouTube'owego dla osób całkowicie
początkujących, takich osób, które druty mają pierwszy raz w dłoni, a bardzo chciałyby się nauczyć robić na tych drutach. I zastanawiam się, co Wy na ten temat myślicie, czy taki kurs byłby przydatny, czy nie byłby przydatny. Jeżeli możecie, to wpiszcie w komentarzu, czy komuś taki kurs Waszym zdaniem jeszcze by się przydał. I słuchajcie, robimy teraz czwarty rząd, odwracamy znowu robótkę i jedziemy tak samo. Dwa oczka prawe, cztery oczka lewe, dwa oczka prawe, cztery lewe, dwa prawe, cztery lewe. I po zrobieniu do końca znowu do Was wrócę. Przerobiłam czwarty rząd, teraz odwróciłam robótkę i przerabiam rząd piąty. W piątym rzędzie również przerobiamy oczka tak jak schodzą z drutu, czyli brzegowe, cztery prawe, dwa lewe, cztery prawe, dwa lewe. Możecie zauważyć, że w pierwszym rzędzie przerabiałam oczka prawe za przednią nitkę, teraz przerabiam oczka prawe za tylnią nitkę. A to wszystko dlatego, że tak po prostu wygodniej schodzą te oczka z drutu. Przynajmniej dla mnie jest tak wygodniej. Jeśli przerabiałabym je teraz za przednią nóżkę, wychodziłyby to oczka prawe takie przekręcone, a nie o to w tym wzorku chodzi. Chociaż czasami są wzorki, w których potrzebne są oczka prawe przekręcone. I tak, przerobiliśmy, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzędów, takim troszkę jakby ściągaczem, cztery prawe, dwa lewe, cztery prawe, dwa lewe. W szóstym rzędzie odwracamy robótkę i przerabiamy w następujący sposób. Oczko brzegowe ściągamy z drutu bez przerabiania, następnie przerabiamy dwa oczka prawe, kontroluję, czy aby wszystko widać ładnie. Dwa oczka prawe. Następnie mamy cztery oczka lewe. I te oczka lewe będziemy przerabiać z narzutami. Narzucamy nitkę, przytrzymujemy palcem i robimy oczko lewe. Jeszcze raz pokażę, bo to jest bardzo ważne. Nie narzucamy w ten sposób, żeby było łatwiej, tylko po prostu narzucamy tą nitkę jakby do siebie zgarniamy, do siebie, przytrzymujemy palcem i robimy oczko lewe. Pierwsze oczko lewe, przygarniamy do siebie nitkę, przytrzymujemy palcem, drugie oczko lewe, nawijamy, przytrzymujemy, trzecie oczko lewe, nawijamy, przytrzymujemy, czwarte oczko lewe i dwa oczka prawe. Myślę, że wszystko było tutaj dobrze widać i robimy tak do końca rzędu. Narzut lewe, narzut lewe, narzut lewe, narzut lewe i dwa oczka prawe. Narzut lewe, narzut lewe, narzut lewe, narzut lewe i dwa oczka prawe. Ostatnie lewe, narzut, lewe, narzut, lewe, narzut, lewe, narzut i lewe. I ostatnie oczko, oczko brzegowe, u mnie oczko lewe. Teraz jakby mamy tych oczek dużo więcej na tym drucie niż mieliśmy na początku. Odwracamy robótkę i teraz zacznie się taka... taka mała trudność, mam nadzieję, że dla Was też do przeskoczenia. Ściągamy oczko brzegowe bez przerobienia, następnie mamy oczko prawe, ściągamy go z lewego drutu na prawy bez przerobienia, tak po prostu najzwyczajniej w świecie ściągamy, następnie mamy narzut, to jest narzut, ten narzut zrzucamy z lewego druta i znowu mamy oczko prawe, które ściągamy z lewego druta, narzut zrzucamy i oczko prawe ściągamy z lewego druta, narzut zrzucamy i ostatnie czwarte ściągamy z lewego druta, a narzut najzwyczajniej w świecie
ściągamy. Teraz przytrzymujemy sobie palcem, dwoma palcami tutaj te oczka, żeby nam nie spadły. Wrobione już takie dziewiarki, które potrafią i dużo już przerobiły na drutach, no nie muszą tego przytrzymywać, ale dla osób, które pierwszy raz robią ten wzorek, może to sprawiać trochę trudności. Teraz bierzemy lewy drut, wkładamy pod pierwsze dwa oczka. Czy to fajnie widać? Pod te pierwsze dwa oczka przytrzymujemy kciukiem. Palcem wskazującym prawej ręki przytrzymujemy te dwa pierwsze oczka. Jeszcze raz pokażę. Lewy drut wkładamy pod pierwsze dwa prawe oczka. Przytrzymuję kciukiem. Palcem wskazującym prawej ręki przytrzymuję te oczka, które zostały na prawym drucie i te dwa oczka przeciągam przez te dwa pierwsze prawe. Nie ściągam żadnych oczek z drutu. Przekładam tylko z prawego druta na lewy te dwa oczka. I teraz macie jakby raz, dwa, trzy, cztery takie splątane troszkę te oczka. I teraz dopiero przerabiamy każde oczko pojedynczo na prawo. Jedno prawe, drugie prawe, trzecie prawe i czwarte prawe. Następnie, jak nam wychodzi z wzoru, mamy dwa oczka lewe. I to jest chyba największa trudność tego wzoru, ale jeżeli zrobicie to kilka razy, to uwierzcie mi, nie będzie to żadną trudnością dla Was. Więc jeszcze raz tak pomaleńku pokażę, na czym to polega. Oczko prawe, narzut, oczko prawe, narzut. Ściągam prawe oczko z lewego drutu, bez przerobienia, narzut spuszczam. Drugie prawe oczko ściągam, narzut spuszczam. Trzecie prawe oczko ściągam, narzut spuszczam. I czwarte prawe oczko ściągam, a narzut spuszczam. Teraz mam cztery takie długie prawe oczka. Lewy drut wkładam, tutaj sobie przytrzymuję, żeby mi nie spadły te oczka. Lewy drut wkładam pod dwa pierwsze. W ten sposób, z przodu. Przytrzymuję sobie te oczka tutaj na lewym drucie kciukiem. Palcem wskazującym prawej ręki przytrzymuję sobie kolejne prawe oczka, które mam na prawym drucie i te pierwsze oczka przeciągam przez te drugie. W ten sposób. Teraz wszystkie oczka wkładam na lewy drut. Wychodzą takie nie wiadomo co poplątane. I przerabiam. Pierwsze oczko na prawo. Drugie oczko na prawo. Trzecie oczko na prawo. I czwarte oczko na prawo i kolejno mam dwa oczka lewe i przerabiam je na lewo. I jeszcze raz pokażę Wam tak całkiem, całkiem pomaleńku i całkiem, całkiem blisko. Mamy cztery oczka prawe z narzutami. Jeden prawy, jeden narzut, jeden prawy, jeden narzut, jeden prawy, jeden narzut, jeden prawy i jeden narzut. Ściągam pierwsze oczko prawe na lewy drut. Nie przerabiam go. Narzut zrzucam z drutu. Drugie oczko prawe wkładam na prawy drut. Chyba wcześniej powiedziałam na lewy, na prawy drut. I narzut zrzucam. Kolejne oczko przekładam na prawy drut. Narzut zrzucam i ostatnie przekładam na prawy drut, a narzut zrzucam. Przytrzymuję sobie te oczka, żeby mi nie spadły. Tutaj sobie poprawiam, żebym dokładnie widziała, o co chodzi. Nie wkładam pod pierwsze prawe pod pierwsze dwa prawe oczka, tylko wkładam je pod drugie dwa prawe oczka. O, w ten sposób. Przytrzymuję tutaj sobie palcem. Troszkę mi tutaj uciekła oczka. Przytrzymuję sobie kciukiem. Następnie palcem wskazującym prawej ręki przytrzymuję te dwa pierwsze prawe oczka. Trzymam je, trzymam i przeciągam tutaj przez te dwa oczka.
Teraz wkładam je na lewy drut. Widzicie? Raz, dwa, trzy, cztery. I przerabiam po kolei na prawo. Pierwsze na prawo, drugie na prawo, trzecie na prawo i czwarte na prawo. I kolejno mamy dwa oczka lewe. Przerabiamy je na lewo. I ostatni raz Wam pokażę, bo to dla niektórych może być trudność, ale myślę, że jak sobie kilka razy popróbujecie, to trudności nie będzie. Pierwsze oczko prawe ściągam, narzut zrzucam. Drugie prawe ściągam. Musicie dobrze pod wszystkie nitki. Narzut zrzucam. Trzecie prawe ściągam, narzut zrzucam. I czwarte prawe ściągam, narzut zrzucam. Mam cztery oczka. Tu przytrzymuję palcem, tu palcem wskazującym. Wkładam pod dwa drugie oczka prawe. Nie pod te pierwsze dwa prawe, o tych zapominamy, przytrzymujemy je tylko palcem. Wkładam pod te drugie prawe oczka. W ten sposób. Przytrzymuję palcem wskazującym i te pierwsze oczka przeciągam przez te dwa drugie oczka. Teraz widzicie, mam dwa oczka na prawym drucie i dwa oczka na lewym drucie. Wszystkie przekładam na lewy drut i teraz dopiero przerabiam pojedynczo na prawo. Pierwsze. Drugie. Trzecie. I czwarte. I dwa oczka lewe i oczko brzegowe. I w ten sposób wyszło Wam coś takiego. Teraz odwracamy robótkę i przerabiamy, jak oczka schodzą z drutu. Brzegowe, dwa oczka prawe za tylną nóżkę i cztery oczka lewe. Takim dodatkowym ułatwieniem może dla Was być to, że wzór, wtedy kiedy robimy oczko lewe z narzutem, zaczynamy na lewej stronie. I znowu cztery oczka lewe. I dwa oczka prawe. I cztery oczka lewe. I dwa oczka prawe. I cztery oczka lewe. I takim oto sposobem wyjdzie Wam właśnie taki fajny wzorek takich niewielkich warkoczyków. Fajnie wygląda na czapie ten wzorek, fajnie wygląda na sweterkach, na bluzeczkach. Z cienkiej włóczki również możecie sobie popróbować. Najlepiej zrobić sobie kilka próbek na grubszej włóczce, na cieńszej włóczce, grubszymi drutami na cienkiej włóczce lub cienkimi drutami. No musicie sprawdzić, na której i którymi drutami najbardziej Wam odpowiada. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda, że filmik Wam się podobał. Ja pięknie dziękuję Wam za uwagę i czekam na Wasze odpowiedzi, czy zrobić taki kurs dla osób naprawdę, naprawdę bardzo początkujących, czyli taki kurs, w którym uczymy się nabierać oczka, robimy te oczka podstawowe, czyli oczka prawe, lewe, które właściwie są jakby przepustką do wszystkich innych wzorów. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa!